W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy nad jezioro Maggiore, na wyspę Isola dei Pescatori, która zwana jest również Isola Superiore. Jest ona jedną z wysp boromejskich i jako jedyna z nich jest nadal zamieszkała. Znajduje się tutaj kościół San Vittore, do którego dzisiaj Państwa zapraszam. Kościół San Vittore to budowla sakralna, która powstała najprawdopodobniej już w XI wieku. Pierwotnie była to prosta kaplica rozbudowana w późniejszych czasach, zwłaszcza w okresie renesansu. Od połowy XVII wieku jest poświęcona San Vittore. Kościół ten nadal zawiera pozostałości romańskiej apsydy i charakteryzuje się prostym kształtem dzwonnicy. Wewnątrz znajduje się kilka XVII-wiecznych fresków i popiersi San Carlo Borromeo, San Ambrogio, San Gaudenzio i San Francesco di Sales. Thank you.
Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.